Czas na drugą kolejkę TLSP. Tym razem zawitaliśmy na boisko pierwszej ligi na Orlika przy ulicy Raszei, gdzie spotkały się zespoły PBDI oraz Netpack. Mecz od samego początku zapowiadał się na niezwykle wyrównany. Pierwszą bramkę w tym spotkaniu zdobyli zawodnicy PBDI za sprawą znakomitej akcji wykończonej przez Damiana Grzędzickiego. Długo rywale próbowali odpowiedzieć, jednak udało się to skutecznie po golu Mikołaja Krupeckiego. 1-1 zakończyła się pierwsza część meczu i od razu na otwarcie drugiej połowy drugą bramkę w tym meczu zdobyła Mikołaj Krupecki dla Netpacku i jest 2-1. Jednak tę znakomitą odpowiedź od razu wykorzystali gracze PBDI. Damian Grzędzicki po raz drugi wpisuje się na listę strzelców. Chwilę później jest już 3-2 dla PBDI. Ponownie Grzędzicki pokonuje bramkarza rywali. Jednak do końca meczu nie odpuszczali zawodnicy Netpacku. Kolejną bramkę wyrównującą na 3-3 zdobył Mikołaj Krupecki. Chwilę później Netpack już prowadził 4-3 za sprawą bramki Mateusza Bogdana. Spokojnie teraz z tyłu! Więcej sił na koniec meczu zachowali gracze Netpacku, dlatego też i oni podwyższyli wynik meczu na 5-3, a kolejną bramkę zdobył Adam Samborski. Jeszcze wydawało się, że kontakt zachowają gracze PBDI, bo czwartą bramkę dla tego zespołu zdobył Marcin Powierski. Jednak kropkę nad i w tym spotkaniu ponownie postawił Mikołaj Krupecki, dając wynik 6-4 dla Netpacku i było to spore zaskoczenie, gdyż PBDI raczej był faworyzowany w tym spotkaniu, jednak Netpack zdobył pierwsze zwycięstwo w tegorocznym sezonie. Posłuchajmy, co po spotkaniu powiedzieli uczestnicy tego meczu. Dzisiaj mi się bardzo cięty mecz, ale udało się zdobyć komplet punktów. Dwoma bramkami wygrać to spotkanie. No tak, udało się. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku. Lepiej poszło niż w zeszłym tygodniu. No i oby tak dalej, nie? O co walczycie w tym sezonie, wasza drużyna? No walczymy o jak najlepszą pozycję. No, na razie jest to w sumie drużyna taka złożona na szybko i szukamy no, zgrania między sobą. No ale miejmy nadzieję, że będzie jak najlepiej. To jaki jest cel minimum? No ciężko określić, ale no myślę, że no środek tabeli na pewno, chociaż no w sumie nie za bardzo wiem, jak wygląda ta liga, bo ponieważ pierwszy raz w niej gramy. Chyba żal nie wykorzystałem sytuacji w dzisiejszym meczu, było kilka dogodnych sytuacji, a to jednak rywale wyważą 3 punkty. No w każdym meczu tak jest, no sytuacja naprawdę dzisiaj jakoś tak może faktycznie wyjątkowo troszkę więcej było. No ale co nie wpadło w tym meczu, to pewnie wpadnie w następnych, także nie róbmy problemu z tego. Straciliśmy punkty, ale jeszcze liga dopiero się zaczyna, dużo kolejek przed nami, także myślę, że będzie super. Jaki cel staje wasza ekipa przed tym sezonem? No chcielibyśmy wygrać tę ligę. Tego życzę. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie.